Witam i zapraszam na pierwszy z półfinałów Euro 2024, Dania kontra Włochy. Czy dzisiaj Duńczycy pójdą za ciosem i dotrą do wielkiego finału, czy też może obrońcy tytułu Italia staną im na drodze i po raz drugi z rzędu Włochy będą grać w finale Mistrzostw Europy. Zapowiada się wielkie widowisko. Dania prezentuje się znakomicie podczas tegorocznych mistrzostw. Włosi również grają bardzo dobrze, zwłaszcza ich napastnik Scamacca. Ale Włochy to nie tylko Scamacca, a teraz spójrzmy na składy. Dania, Schmeichel, dalej Christensen, Andersen, Kier, Meile, Rasmus Christensen, Eriksen, Højbjerg, Jensen, Poulsen i Højlund. Skład Italii, Donnarumma między słupkami. Następnie Scalvini, Bastoni, Cambiaso, Di Lorenzo, Jorginho, Pratezi, Fagioli, Raspadori, Zaccagni i Scamacca. Od środka za moment rozpocznie Dania. Tu jeszcze mamy widok z lotu ptaka. Duńczycy w strojach czerwonych, z kolei Italia w strojach niebieskich. I już rozpoczęli pierwszy z półfinałów. Christensen. A do Andersena. Kier, spokojna wymiana piłek na własnej połowie boiska, blisko szesnastki. Teraz próba do grania do Jensena. Ale już Italia, Scalvini. Scamacca. Zaccagni. Odbiera mu piłkę Højbjerg. Jest jednak Jorginho, który odzyskuje futbolówkę dla Italii w środkowej strefie boiska. Di Lorenzo. Zaccagni. Matias Zaccagni do środka, do Scamacchi. Jednak Duńczycy odbierają mu piłkę, ale spójrzmy na to, że nie zdecydowali się iść do przodu, lecz wycofują do linii obrony. Christensen. Rasmus Christensen. Gracz Leeds United teraz daleko do Højlunda, ale ten nie był w stanie dojść do tej piłki. Raspadori. Cambiaso, dość chaotyczne pierwsze 10 minut meczu. Raspadori, ale szybszy Rasmus Christensen. Andreas Christensen, 28-letni gracz Barcelony, a teraz Italia, Fratesi. I faul, będzie dogodna sytuacja do oddania strzału. Davide Fratesi, ale jednak poczekał chwilę. Być może kto inny będzie wykonawcą. Odcięty przez jednego z rywali. I mamy Scamaccę. Scamacca! Niesamowita bramka Scamacchi, 12 minuta, Włochy 1, Dania 0, a więc Scamacca po raz kolejny bohaterem Italii na Euro 2024, Gianluca Scamacca. 12 minut gry za nami, już jest pierwsza bramka w meczu, oby tak było dalej, oby to był mecz na poziomie spotkania Francja kontra Serbia. Na pewno wszyscy jesteśmy ciekawi, co pokażą później Serbowie. A to uderzenie Scamacchi kapitalne. Walczy ten napastnik o koronę króla strzelców, ale ma godny konkurentów, jak chociażby Duszana Wlachowicza, który ostatnio z hat-trickiem zakończył mecz ćwierćfinałowy. Scamacca. I to przeciwko Francji. Fagioli. Di Lorenzo. Próbują iść za ciosem piłkarze Italii, Zaccagni. Dogranie krótkie do Fagioliego. Przerzut na lewą stronę, ale wybijają Duńczycy na aut. Kwadrans gry za nami. Od autu Andrea Cambiaso. Raspadori. Niedokładnie. Ale jeszcze będzie jeden aut. Raspadori. Cambiaso. Dogranie do Scamacchi, wyskoczył jeden z rosłych Duńczyków, bodajże Simon Kier. A teraz rykosze, no niebezpiecznie w tej linii defensywnej, blisko 16 metra. Jensen, Andersen, zawodnik Crystal Palace górą do Højbjerga. Matias Jensen, Rasmus Christensen, no i daleko, bardzo daleko, ale jeszcze będzie za chwilę szansa z rzutu rożnego najprawdopodobniej. Wyszła ta piłka poza linię boczną. I wykonawcą kapitan Simon Kier. Obecnie pozostający bez klubu. Dogranie do Matiasa Jensena. Trochę zamieszania. I Italia. Fagioli.
do Zaccagniego. Di Lorenzo trochę przysnął, jest Meile, Höjbjerg, Jensen, skutecznie Fratesi, od razu do Skamakki, odzyskuje Pierre Höjbjerg, gracz Tottenhamu, Meile, Poulsen, poczekał chwilę, rozegrał do tyłu, Højlund, Jensen, Rasmus Højlund! Jest Donnarumma. On dzisiaj niezawodnie broni dostępu do bramki Italii. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest super widowisko na poziomie faktycznie półfinału Euro. Może w poprzednich meczach nie było aż tylu emocji, jeśli chodzi o mecze tych reprezentacji, ale dzisiaj jest ich co niemiara. I Simon Kjær znowu. Czy zdecyduje się na krótkie rozegranie? Bo tutaj podbiega już jeden z kolegów, Joachim Meile. No, może tutaj skutecznie to rozegrać, ale już obstawili Duńczyków Włosi. Eriksen. Højbjerg. Meile. Joachim Meile, czy strzeli z dystansu? Kjær. Christensen. Dogranie do Poulsena, ale piłka poza boiskiem i za chwilę od autu Italia. Trzeba przyznać, że ten mecz w wykonaniu Duńczyków nie jest zły. 58% posiadania piłki, jak widzieliśmy. Chociaż oczywiście to jest statystyka, która nie jest jakoś bardzo istotna. Bo główną statystyką jest tutaj liczba bramek. W strzałach na bramkę również źle nie wygląda reprezentacja z północy Europy. Kjær. Jednak to południowcy mają zdobytą bramkę. Fratesi, Skamakka, Cambiaso. Natarcie Włochów z czterema zawodnikami w linii ofensywnej. Cambiaso do Skamakki! I Simon Kjær wyszedł z piłką poza boisko. Za chwilę będziemy mieli wznowienie z rzutu rożnego wykonywanego przez Joachima Meile, gracza Wolfsburga. I było bardzo blisko teraz zdobycia bramki. Jorginho, Cambiaso. Ale jeszcze strata. Eriksen, Skamakka, Meile. Joachim Andersen. I przerzut do Jusufa Poulsena i Matthias Jensen. Rozegranie z Højlundem. Eriksen. Christensen. No i coś z tego może wyniknąć. Rasmus Christensen, ale jest Fratesi. Skamakka. Do tyłu do Di Lorenzo. Zaccagni. Fagioli. Bastoni. Takie podanie na dobieg z Calvini. Italia rozgrywa teraz piłkę na własnej połowie boiska. Jeszcze szansa na jedną akcję, a później zawodnicy zejdą do szatni. Eriksen, a sędzia gwiżdże po raz ostatni w pierwszej połowie. Bramka Skamakki w 12 minucie otworzyła nam wynik spotkania. Do przerwy 1-0 dla Włoch. A teraz statystyki. Dwa strzały na bramkę, dwa celne. Italia, jeden strzał, jeden celny po stronie Danii. Posiadanie piłki 49, Włochy 51. Reprezentacja Danii. Za chwilę od środka Włosi. Scalvini. Cambiaso. Ale spokojnie Italia. Próbują Włosi wyczuć rywali. A też nie chcą popełnić głupiego błędu, który mógłby ich kosztować za chwilę remis. Niecelnie teraz dogrywają piłkarze Italii. Schmeichel, Kjær. Kasper Schmeichel obecnie pozostaje bez klubu, ale to już jest 37-letni bramkarz. Bardzo doświadczony i zasłużony, jeśli chodzi o duńską reprezentację. Højbjerg, Andersen, górna piłka do Jusufa Poulsena. I przejmują Włosi. Jorginho, Skamakka. Odzyskanie przez Joachima Meile.
Maile do Jusufa Poulsena, ale szybsi byli Włosi i wyczuli intencje podającego. Di Lorenzo do środka do Jorginho. A teraz Fratesi. I piłka do Zaccagniego, napastnika Lazio. Di Lorenzo. Wciąż przy piłce Zaccagni. Fratesi. Scamacca! Ale napastnik Atalanty dzisiaj jest w doskonałej formie. Kolejne uderzenie, tym razem sparowane przez Schmeichela, ale uderzenie z naprawdę dobrym pomysłem, gdyby trochę wyżej strzelił. Kto wie? A kto wie, może wtedy już byłoby 2-0. Jeszcze będzie szansa z rzutu rożnego, Jorginho. No, z poświęceniem Duńczycy. Bodajże Christensen. A teraz Jorginho z kolejnym rzutem rożnym. Będzie prawdopodobnie dogrywał w pole karne. Do Fagioliego. Piłka donikąd. Za chwilę od autu Dania. 60. minuta meczu. Kier. Christensen. Jest Jorginho. Dynamiczna piłka do Scamacchi. Zaccagni zakręcił rywalami. Ale już teraz osaczony Cambiaso. I Dania na rzut rożny. Jaki Maile jednak jeszcze dobiegł do piłki. Andersen. Jorginho dzisiaj naprawdę aktywny gracz Arsenalu. 57 meczów reprezentacji. Dzisiaj 58, 5 goli. 32-latek. Poulsen. Højbjerg. To jest takie serce duńskiej drużyny. Dzisiaj sporo piłek odzyskuje w środkowej strefie. Sporo także wyprowadza akcji. Zaccagni. Scamacca. Na lewą stronę do Raspadoriego. Giacomo Raspadori. Gracz Napoli. 6 bramek w reprezentacji. 30 występów. Cambiaso. Andrea Cambiaso wciąż przy piłce do Scamacchi, ale był Schmeichel. Bramkarz o polskich korzeniach wprowadził piłkę do gry, ale jak widzimy, to rozegranie Duńczyków fatalne. Niemniej wciąż są przy piłce. Już nie, teraz Donnarumma. Kapitan oraz gracz Paris Saint-Germain. Dzisiaj na posterunku niepowstrzymany Raspadori. Fratesi. Cambiaso. Górna piłka do Scamacchi. Odzyskują Duńczycy. Jensen. Højbjerg. Christensen. Naciskają we dwójkę piłkarze Italii. Jensen. Do Højlunda. Rasmus Højlund poczekał. Christensen. Szansa na dogranie w pole karne do któregoś z kolegów. I jest Fratesi. Højbjerg. Odzyskanie przez Danię. Eriksen. Gracze w czerwieni. Wciąż przy piłce. Christensen. Jensen. I Italia. Fratesi. Scamacca. Cambiaso. Spokojna wymiana piłek na własnej połowie boiska, chociaż muszą także uważać, by nie popełnić jakiegoś błędu, by zaraz Højbjerg, czy też może Eriksen albo Højlund nie znaleźli się pod ich bramką. Jusuf Poulsen także jest niebezpieczny, no ale nie z takimi strzałami. O ile to miał być strzał, o ile to nie miało być podanie, bo ciężko wskazać, o co chodziło autorowi tego strzału. A może po prostu się poślizgnął. Jest też taka opcja. Jusuf Poulsen, który już zdobył bramkę dla duńskiej kadry na tym Euro, tym razem się ewidentnie nie popisał. Będziemy mieli zmianę. Cornelius zamiast Højlunda, czyli taka standardowa zmiana. Chiesa zamiast Raspadoriego. I El Shaarawy zamiast Matti Zaccagniego. Stefan El Shaarawy pojawia się na boisku. On w reprezentacji debiutował już 15 sierpnia 2012 roku, ale teraz popatrzmy. Scamacca, Federico Chiesa na dobieg i Dania. Jensen.
Christensen. Naciska Jorginho. Eriksen. Kier. Już tak niewiele dzieli Włochy od finału Euro 2024. Muszą teraz tylko przetrwać. Scalvini. Donnarumma. Spokojnie do Bastoniego i Włochy w finale Euro 2024. Dzięki Scamacce kolejny raz na tych mistrzostwach. Ależ radość Gianluca Scamacchi, ależ rozpacz Simona Kiera wyrażona właśnie w tym obrazku. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, kciuka, do napisania komentarza, do dołączenia do serwera, do którego link jest podany w opisie. A teraz delektujmy się skrótami, a później statystyki. Do usłyszenia.